Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serwera testowego, gdzie pokażę Wam kolejne czołgi, trochę omawiając z włoskiego nowego drzewka. No i cóż, przypomnę tylko, że pokazywałem oczywiście Fiata, później Lajcik L6-40, bardzo fajny magazynek, drugotirowy Magic, M41, później mamy M15, trzeci tier. W ostatnim odcinku była bardzo nawet podobająca mi się czwóreczka P2640, później mamy P43, piąteczka bardzo podobna do czwóreczki. No i w tym odcinku szósteczka i siódemeczka. Oczywiście ja lubię grać szóstkami, bardziej niż siódemkami. I myk! Co tu się dzieje? Patrzcie się. Na szóstym tierze mamy jeden z ładniejszych, moim zdaniem, czołgów w grze nawet. Ten czołg naprawdę bardzo mi się podoba. I szósteczka, i siódemeczka. Ciężko mi powiedzieć, chyba nawet szósteczka bardziej, przypuszczalnie przez tą wieżę, chociaż siódemeczka ma tu jakieś fajne, dekoracyjne, zawieszone siatki, nie wiem co tam trzymają, jakieś namioty, ciężko powiedzieć. Jeżeli ktoś wie, co ma siódemka w tej siatce, to napiszcie. W każdym bądź razie szósteczka. Ja tylko tak przypomnę, że tak pokażę Wam oczywiście, jeżeli chodzi o szóste tiery, to jest moim zdaniem najładniejszy szósty tier, jeżeli chodzi o czołgi średnie. Oczywiście niektórym podoba się Sherman, niektórym Cromwell, niektórzy mogą być zachwyceni na widok SRV 74. Moim zdaniem szósteczka. I od razu już teraz mogę Wam powiedzieć, że na 100% moją przygodę z włoskimi czołgami rozpocznę od tej szósteczki P43 Bis. Bardzo ładny czołg, nowocześnie wyglądający, i zaraz Wam powiem, czym się charakteryzuje, a on ma dwie ciekawe charakterystyki. Oczywiście myślę, że dosyć ciekawa sprawa. Oczywiście tu jeszcze, jak widać, mam załogę niezrobioną, ale jest to działko, ponieważ jest to jedyne działko na szóstych tierach, chyba że coś tam pominąłem, które wali po 240. Oczywiście tutaj ta celność i czas celowania nie jest tak dobra jak te działa strzelające po 240 na tierach 8, ale jest ok. Nawet ta szybkoszczelność, słuchajcie, bez towarzyszy broni mamy tutaj szybkoszczelność real time 6 sekund? No słuchajcie, 6 sekund z modłami zamontowanymi i ze spaghetti. Celność jest 0,36 i czas celowania 2,15. Oczywiście wiemy, Cromwell, mobilna bestia, no to ma szybkoszczelne działo z dobrą penetracją. Tutaj tej szybkoszczelności nie ma, ale serio 6 sekund? No to jak na 240, biorąc pod uwagę, że Cromwell wali po 135 bodajże co 3 sekundy z groszem. Przejdźmy do porównania, czyli jeżeli chodzi o firepower, tak, czyli jest to działo z tych oczywiście czołgów, które dałem do porównania, czyli T-34-85, VK, M, Sherman, Cromwell, Skoda, Typek, Chi-To i SRV. Tutaj mamy najmocniejsze pieprznięcie. Ale coś mi tu... Aha, bo ja to mam bez modułów. Rozumiem, czyli 6 sekund jest z modułami, z spaghetti i z wentylacją. Chyba że coś mi się popieprz... A nie, tu jest, tak, okej. Wszystko jasne. Czyli 6 sekund przeładowanie. Oczywiście, jeżeli chodzi o firepower, tu wygrywa Chi-To, mimo tego, że wali po 130, ale z bardzo dobrą szybkoszczelnością wygrywa. Ale wiadomo, Chi-To to jest czołg jakiś taki niezbyt lubiany. Cromwell, wiadomo, jest moim zdaniem najlepszy, bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o wszystkie medy. ale ten Włoch myślę, że będzie bardzo ciekawy. Kolejna rzecz, pancerz. Tutaj mamy na poziomie jednym z lepszych pancerzy, bo mamy tutaj 80 z przodu i 50 i to jest niski czołg. To nie... Ja myślę, że o wiele łatwiej, kto tu ma na przykład lepszy pancerz, wygrywa fałka, ale z tym ogromnym kadłubem ja myślę, że tutaj ten pancerz na tym czołgu będzie jeden z lepszych wśród medów 6. poziomu. Mobilność. No tu cóż, wygrywa, jeżeli chodzi o obrót. Mamy tutaj zdecydowanie najlepszy wynik z wszystkich czołgów, czyli jeżeli chodzi o kręcenie tego czołgu, jest na najlepszym poziomie. 50 km/h myślę, że prędkość wystarczająca. 520-konny silnik przy wadze 33 tony. Ja myślę, że mobilność w tym czołgu jest na dobrym poziomie. Oczywiście Cromwell tutaj wszystkich bije na łeb, na szyję, jak widzicie, bez żadnego porównania. Jest to silnik bardzo mocny przy niewielkiej wadze, ale zobaczcie na to. Kolejna rzecz, która jest warta poinformowania Was, czyli wykrywanie. Tutaj mamy, jest to czołg o najlepszym kamuflażu wśród medów szóstotierowych i to najlepszym kamuflażu po strzale i w czasie jazdy i w czasie postoju i tak dalej. To jest bardzo ważna sprawa. My oczywiście wiemy, że Cromwell bardzo ten kamuflaż jest mu potrzebny, bo ma mobilność. Tutaj tej mobilności nie ma takiej wielkiej, ale jak widzicie, o dziwo, mimo to, że to działo jest 90 mm i wali po 240, kamuflaż jest najlepszy, chyba że to jest jakiś błąd testu. Jeżeli chodzi o zasięg widzenia, tutaj mamy podobnie jak wszędzie. Słuchajcie, no moim zdaniem najładniejsza 6, jeżeli chodzi o czołgi średnie w grze, i od tego pojazdu zacznę swoją przygodę. Oczywiście Lighta też drugotyrowego kupię, ale ten czołg będzie moim pierwszym Magiciem, jeżeli chodzi o czołgi włoskie. Zobaczmy, czy wrzuci mnie. Oczywiście przypuszczalnie nie wrzuci mnie do bitwy. Jak wrzuci, to dobrze, jak nie wrzuci, to zaraz przejdę do omówienia czołgu 7. poziomu, który jest w zasadzie bardzo podobny jak czołg 6. poziomu. Many months later. Oczywiście nie rzuciło mnie na bitwę, nikt nie gra 6-kami po prostu na testowym serwerze. 8-kami to już myślę, że bez żadnego problemu, a w następnym odcinku właśnie 8. No i jeżeli chodzi o 7 tier, P43 ter. Ten czołg jest bardzo podobny do 6, ale 6 mi się bardziej podoba. Nie wiem dlaczego, może przez tą wieżę, trochę wyższy kadłub, tu jest... No nie wiem, no 6 mi się bardziej podoba niż 7, mimo to, że 7 jest w zasadzie wręcz identyczna do 6, no tylko, że delikatnie zbufowana, czyli mamy tutaj pancerz nie tak jak tutaj 80 z przodu, tylko 100. Czy to będzie coś zatrzymywało? Ciężko powiedzieć. Oczywiście wszystko okaże się w bitwie. Jeżeli chodzi o przeładowanie, mamy tu 6,46, a na tym tierze 6,6. Coś mi tu nie pasuje. Czekajcie, jeszcze raz zobaczę, czyli to działo. No słuchajcie, cóż wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o przeładowanie działa 6-tierowego jest lepsze, mamy szybsze przeładowanie. Na 6. tierze działa, które wali tyle samo. Trochę dziwne, szczerze mówiąc. Moim zdaniem, mimo oczywiście tej lepszej penetracji, powinno to być lepsze. jeżeli chodzi o celność i czas celowania, jest tak samo. No dziwna sprawa. Zobaczmy, czy jeszcze tu jakieś na 7 mamy inne ciekawe działo. A, jak coś możemy sobie założyć działo z tieru 6. No ale wiadomo, tu mamy lepszą penetrację przy gorszej szybkostrzelności. Ciekawa sprawa. Prędkość 55 km na godzinę i mamy 700 konny silnik, czyli już ta mobilność tutaj powinna być bardzo fajna. Zobaczmy do porównania. No jeżeli chodzi o siłę ognia, no cóż, to przeładowanie jest gorsze niż w szóstotierowym czołgu. No wygrywa tutaj Panterka, wiadomo, niesamowicie szybkoszczelne działko z bardzo dobrą penetracją. W ogóle Panterka, świetny czołg na 7 tierze, ale moim zdaniem, jak ja bym miał tak sobie wybierać 7-tierowy czołg, to nie wiem, czy bym tutaj nie skupił się na tym Chińczyku. Zobaczcie, on ma najlepszy kamuflaż, ma super mobilność i działo walące po 250. Ja myślę, że to będzie taki trochę podobny styl gry tych czołgów, bo tutaj mamy 240, tu 250. Czyli tak to wygląda, jeżeli chodzi o firepower. Pancerz najlepszy jest właśnie w tym Chińczyku. Głównie dlatego, że wieże, ale tutaj kto wieże wali w tym czołgu. Kadłub mamy twardszy na włoskim pojeździe. Mobilność, najmocniejszy silnik i ta mobilność wygląda tutaj bardzo, bardzo dobrze. Jest, no tu Leo wygrywa, ale z mobilnością tutaj jesteśmy w czołówce, na 3. miejscu, czyli podobna mobilność jak T20, który jest bardzo mobilnym czołgiem. A jeżeli chodzi o wykrywanie, no tu wygrywa, jak widzicie, Chińczyk, chociaż jesteśmy na 3. miejscu, czy na 4. No, czyli tak się prezentuje. Słuchajcie, tak jak wam mówię, 6 będzie i 6 będzie w moim garażu zawsze. Po prostu ją kupię i nie odsprzedam. Ale 7 obawiam się, że przejdę z wymiennego doświadczenia na 8. Tak mi się coś wydaje. Dobra, to tak na koniec jeszcze puszczę, zobaczymy, może mnie wrzuci do bitwy, ale podsumowując, 6. tier bardzo mi się podoba, 7. tier z wyglądu ładny, ale już czołg, którego chyba przejdę z wymiennego doświadczenia do niesamowitej Panterki na 8. tierze, która zagości w kolejnym odcinku. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia.